Dzień dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy już po ważeniu media training przed galą Fame MMA 12. Jest ze mną, no właśnie, kto? Maciej Fałes z Bandy Świstaka, przedstawiany jako EBEB. Słuchajcie, daliście się nabrać. Wracamy do tego punktu, w którym staliśmy razem z Moniką. A i wracając do tamtego momentu, Monika, słuchaj, zawsze świetnie wyglądasz, dzisiaj wyglądasz jeszcze lepiej. Wow. Co miałem powiedzieć? No nabraliśmy was. Ja cię o wszystko zapytam. Tak się nie podlizuj z tym wyglądem, wiesz. No dobra. Dlaczego mnie okłamałeś, że jesteś EBEB? No bo wiesz, to jak na przykład ja się z kimś zapoznaję albo udzielam wywiadu, to nie mówię, że jestem Angelina Jolie. Dlaczego powiedziałeś, że jesteś EBEB? Słuchaj, to była przepustka do tego, żeby przeżyć w tym środowisku bardzo piękną, tak jakby, przygodę. A żeby ze mną porozmawiać. A między innymi, dokładnie tak, Monika, słuchaj, no trudno jest to zrobić. Trzeba być tutaj kimś na tej ściance, więc musiałem przybrać jakąś postać. No i przybraliśmy postać EBEB. Mhm. Oj, przypadkowo użyłem przybraliśmy, bo... Jest tutaj Świstako, chodź tu. Teraz chłopaki tak naprawdę pomagają mi w wywiadach. Słuchajcie, byłam zła, mówię, że byłam zła na początku. Dałam się wkręcić, chociaż powiem wam szczerze, że wiedziałam, że coś jest nie halo. Mówię, no kurde, EBEB nie stanie ze mną oko w oko, to jest niemożliwe. Dlaczego tak sądzisz? No ale się przedstawił jako EBEB. Mówię, no kurczę. Ale sądzisz, że prawdziwy EBEB nie stanąłby z tobą oko w oko? No myślę, że nie. Z jakiego powodu? No myślę, że się boi. Ale czego miałby się boić? To facet, który siedzi tylko w necie, nie robi tak naprawdę swoich rzeczy, nie kreuje swoich rzeczy, tylko używa innych. Myślę, że to jest osoba, która ma jakieś spore kompleksy i stanąć oko w oko z osobą, którą gdzieś tam linczował w pewien sposób. Myślę, że to nie w jego stylu, że jednak ten strach jest większy niż wywiad ze mną. EBEB, to brzmi jak dobre wyzwanie. Ja powiem tak, może to nie osoba, może to kilka osób. Czekaj. Dobrze wchodzisz w tą łamigłówkę. No wiadomo, w szachy jestem najlepsza. Jesteś w szachy najlepsza? Wiadomo. Może jakaś partyjka później? Nie grałam nigdy w szachy, ale z tego co wiem, rozgrywam to idealnie, jeżeli chodzi o rozgrywki wszelkiego rodzaju. Dobrze. Czyli pewnie ogram was na pewno, Świstak. Powiedz mi, skąd twoje zainteresowanie MMA? Ja? Wiesz co, to była taka bardzo fajna sytuacja, ja powiem, że byłem kiedyś bardzo gruby. 100 kilo ponad ważyłem, byłem głowę niższe, no taka jedna wielka kuleczka. No i trochę byłem przy to gnębiony, że tak powiem, w gimnazjum i nie tylko. No i postanowiłem po prostu, że coś trzeba samo zrobić. I poszedłem pierwszy raz na boks. I to była taka chwila, że mówię, dobra, to jest fajne cardio, dużo się tam pewnie spocę, więc pójdę na to, zobaczymy jak z tym będzie. I po prostu z tym zakochałem się. Jakby wiesz, sama... Miło się z pierwszego wejrzenia. Dokładnie, sama otoczka grupy, z którą trenowałem, sama otoczka tego, że każdy tam dążył do swojego celu, tam nikt jednak nie wyzywał mnie o to, że byłem gruby, tylko każdy mnie jakby dopingował, widzę, że się staram i słyszałem same pozytywy na swój temat, a żadne negatywy, jak to było właśnie, jak byłem gruby. Więc naprawdę, no po prostu zobaczyłem, jak ten sport jest, dodatkowo zawsze miałem jakieś tam do bójki. Pociągi. Więc grało się idealnie, nie dość, że to ukształtował mój charakter, to kim teraz jestem, to jeszcze pozwoliło mi no, dobrać sylwetkę, zmienić się całkowicie. MMA zmieniło całkowicie moje życie, od zwykłego grubasa przed komputerem, gnębionego, po no, sportowca, który jednak walczy o swoje marzenia i ciśnie do przodu ciągle. Walczy o marzenia, ale powiedz mi, czy ty też uczestniczyłeś w planie Knucia, żeby się przedstawił mi EBEB jako EBEB? Czekaj, jak mam na ciebie mówić? Maciej, Fałes. Maciej Fowers. Tak. Dobra. Wybory do koloru. Wybory do koloru. No wiesz, to był nasz wspólny pomysł. To wyjechaliśmy tutaj na Fejma i ustaliśmy, co tu fajnego zrobić, ciekawego. Czy my tutaj. Dokładnie, że tak fajnie. Chcieliśmy tutaj wulgaryzmu powiedzieć. Szukaliśmy jakiegoś teatralnego absurdu. Tak, dokładnie. A ten pomysł jakby okazał się być najlepszym z wszystkich. A jak najlepszy pomysł, to tylko z najlepszą? Polską dziennikarką. Tak. Wiadomo. Czekajcie, może zaczniemy śpiewać. Jakieś ładne chórki tutaj mam. Jakieś chórki? No nie wiem. Zaraz święta. Nie. Zaraz święta są. No to może już All I Want For Christmas zaśpiewamy. It's you.
Ja kuleję w angielskim, to średnio, wiesz. Możemy tylko zostać przy... All I want for Christmas is you. You. A kto? Kto jest w twoich myślach? Kto jest w moich myślach? Oliwka Brazil, zdecydowanie. I twoi? Nie, no co ty, nie. A czy nie to, żeby coś miał, ale po prostu w moich myślach, jeśli chodzi o... Jest moja mama. Bo już myślałam, że tu będzie jakaś bójka między wami o Oliwkę Brazil. Super. Myślę, że obydwoje mamy nikłe szanse. Myślicie? Zapytam Oliwki. Daj nam pół roku. Wy robicie tak, się. Nie daj mi pół roku. Powiedzcie, bo zaczęliśmy tak naprawdę od, jak to się mówi, od odwrotnej strony, żeby nie powiedzieć na cztery litery. Zaczęliśmy od odwrotnej strony, a tak naprawdę robicie teraz wywiady. Jak ci się rozmawia z ludźmi? Czy myślałeś, że to będzie proste, że to każdy może to robić? Ja nie uważam, że każdy to może robić, ale jakby mi się bardzo dobrze żyje z kamerą, w kontakcie z człowiekiem, jakby przeprowadzenie wywiadu z kimkolwiek sprawia mi przyjemność z powodu tej interakcji. Jakby nie mam żadnej trudności z tym, żeby podejść do kogoś losowego, zadawać mu pytania albo do kogoś jakby rozpoznawalnego. Dla mnie wszyscy to są ludzie, wszyscy tutaj zgromadzeni, każdy jest człowiekiem, takim samym. I jakby tak samo uważam, że to uczy strasznie, jak bycia odważnym w kontakcie z drugim człowiekiem. Po prostu jakby... Taki trening, tak? Taki trening, tak, dokładnie swojej własnej jakby osobowości, pewności siebie w kontakcie z ludźmi. Przekraczanie też granic swoich i lęków. Tak, dokładnie tak. No, skąd ja to wiem? Już tyle lat przekraczam te wszystkie swoje lęki. Co jest lepsze? MMA? Trenować MMA? Walczyć? Czy może jednak dziennikarstwo? Zadawanie pytań, rozmowa z ludźmi? Z racji tego, że MMA to moja pasja, to zdecydowanie, mimo że to jest bardzo przyjemna rozmowa z ludźmi, bo to tak samo jak powiedział Maciek, fajnie otwiera człowieka na możliwości, rzuca ze strefy komfortu, ale jednak MMA w serduszku zawsze. Pierwsze miejsce. Tak jest. No to może w takim razie fajnie to połączyć, prawda? Rozmowa z ludźmi, MMA, zobaczymy Cię na największych galach. Oczywiście, mam taką nadzieję, tak jest plan na przyszłość, mam nadzieję, że się spełni. Ale ogólnie taka seria na YouTubie powoli powstaje na moim kanale, gdzie będę właśnie trenował i rozmawiał z różnymi fajnymi, znanymi osobowościami. Także zapraszam na nasz kanał Banda Świstaka. Już pierwszy odcinek tego wleciał ze zwykłym kibicem. Ocencie. Zapraszamy, a powiedz mi, gala, na której chciałbyś być jako dziennikarz, to i marzysz o tej gali. Może jeżeli nie marzysz, to chcesz bardzo na niej być, to? Chciałbym zostać dziennikarzem na Fejmie. O, naprawdę. No to jesteś dla najlepszej polskiej dziennikarki. Dokładnie tak jest, ale ja po prostu czuję, że mam w sobie jeszcze duszę nieodkrytego, najpotężniejszego zadymiarza tutaj. I jeśli Amadeusz Ferrari jest królem piekieł, to ja mógłbym szczerze powiedzieć do kamery, że zostałbym królem piekieł na wywiadach. Mogę zostać najpotężniejszym zadymiarzem tutaj. Ale poczekaj, bo królowa jest tylko jedna. Ale ja nie powiedziałem, że królowa się zmieni. No, dobrze. A każda królowa potrzebuje swojego króla. Skojarzyło mi się z Alia, bo ona rzeczywiście chyba zagrała Akaszę w którymś z filmów. Ładna dzisiaj pogoda, nie wiem. Kojarzysz Alia? Nie. Dziennikarkę? Dziennikarkę, piosenkarkę? Wow, na pewno ją kojarzysz. A czy może z twarzy tak, ale tak to jak potrafisz. Niestety mówisz, to już jest tam gdzieś za tęczą. Jest cudowna, piękna, sprawdźcie to koniecznie. Chłopaki, no to co? Nie patrzcie się tak, tylko wracajcie do pracy. Sorry, już biegniemy za kamerę. Żegnajcie, milutkiego wieczoru życzymy razem z najlepszą polską dziennikarką, królową polskich wywiadów i ze Świstaczkiem. Z Farsikiem Mordeczki, dzięki za wywiad. Dzięki, miłego wieczoru i do zobaczenia na jutrzejszej gali. Kochani, piszcie, jak odbieracie chłopaków, co powinni zapytać zawodników, może kogo byście chcieli widzieć jako osobę pytającą, kogo byście chcieli zobaczyć w wywiadach. Dziękujemy serdecznie za uwagę. A jeszcze wracając do jednego wątku. Dalej nie wiecie, czy jestem prawdziwy, czy podrabianym EBEB. Dalej nie wiecie, czy to jedna osoba, czy wiele. Chciałbym tym akcentem jeszcze zakończyć. Ja to rozgryzę, obiecuję wam. S. Mówią, że jestem dziennikarką śledczą. No. Z Rutkowskim. Miałaś kiedyś taką pasję do kryminologii? Nie. A, nie. Ale to, że świetnie rozstawiam szachy, chociaż nie umiem w nie grać, to mi się wydaje, żebym była najlepsza. Nie będę tego podważał, nie będę z tym polemizował w żadnym stopniu. Lepiej nie. Dziękujemy bardzo.
Naura. Naura.